Znów małe ma, ale tak już napisałem, tak czy siak zaliczę czas. A mi grozi ciągle pała, a chęci brak. Mama ciągle woła, a tu czasu brak. Czy ja znajdę jeszcze czas? Cztery słabe mam, COVID męczy mnie, a tu nic, ciągle nic. Co ja mam robić? Ale zapodział się, lekcja kończy się, a tu nic, ciągle nic. Pała mi grozi, o tuce marzę, ja jej pokażę. Będę zaliczać, a to nie boli. Przecież już wszystko wiem, net tu słaby jest, a tu to, zobacz to, wami wychodzi. Wami wychodzi. To nic nie szkodzi. Tak ciężko jest, a dyrekcja ciągle szepcze. Daj im czas, ten wirus zły ciągle tylko psuje. Tu mi, czy coś jeszcze zmieni się ten czas? Czy jeszcze wrócę do myka? Oceny słabe są, bo się nie uczą. A tu nic, ciągle nic, co ja mam zrobić? Zegar czas odlicza, lekcja kończy się. A tu nic, ciągle nic. Bała im grozi, chcę, żeby stali i pokazali, że choć leniwi są, to coś potrafią. To przecież nie boli. Wszystko w książce jest. Uczyć się, uczyć się. Co z wami zrobić? Wakacji przyszedł czas, szkoła kończy się. A tu nikt z niej nie wychodzi. Rozejdziemy się, nie zapomnij mnie. Wodkę zrób, poślij mi, przecież nie zaszkodzi. Dziś się witamy z wakacjami i trzeba rozstać się z lekcjami. Relaksu nadszedł czas, szkoła żegna nas. Wróćcie znów, bo bez was nic tu nie wychodzi. Witajcie moi drodzy, zbliża się koniec roku szkolnego, wyjątkowego roku szkolnego, który niestety nie mogliśmy spędzić wszyscy razem od początku do końca. Pandemia koronawirusa spowodowała, że przez ostatnie miesiące kontaktujemy się tylko za pomocą różnych komunikatorów, przede wszystkim dziennika elektronicznego, ale prowadzone przez nauczycieli nauczanie zdalne pozwoliło na to, abyśmy dobrnęli do końca roku szkolnego i w najbliższym czasie podejmiemy decyzję o klasyfikacji i waszej promocji. Bardzo mi was brakuje. Bardzo bym chciała każdemu z was pogratulować i wręczyć świadectwo. Nie tylko te świadectwa z wyróżnieniem, bo one są szczególne, ale chciałabym wręczyć każdemu z was. Mam taką nadzieję i żyję nią bardzo mocno, że będzie nam dane spotkać się 1 września w nowym roku szkolnym, chociaż no, różne są zdania na ten temat. Niezależnie od tego, jak będzie wyglądał nowy rok szkolny, my będziemy tutaj w szkole na was czekać i zrobimy wszystko, abyście no, mogli dalej zdobywać wiedzę i doświadczenie w naszej szkole. Mam nadzieję, że ten trudny czas nauczył was też czegoś i może bardziej doceniliście szkołę jako miejsce, gdzie spotykają się uczniowie ze sobą nawzajem, gdzie spotykają się nauczyciele. No i
rzeczywiście ta nasza rodzina szkolna troszeczkę została rozdzielona i myślę, że mam taką nadzieję, że wy również za nami tęsknicie. Przyjmijcie moje gratulacje wszystkim tym, którym udało się zakończyć ten rok szkolny. Serdecznie gratuluję. No, tym, którym się nie udało, no to tak troszeczkę na wasze własne życzenie, ale nie będę już tutaj do tego wracać. Życzę wam mimo wszystko udanych wakacji. One będą też inne niż te, które do tej pory mieliśmy, ale mam nadzieję, że będziecie z nich korzystać przede wszystkim bezpiecznie. Bezpiecznie korzystając z przyjemności, które niosą wakacje, ale również pamiętając o tym, że ciągle jesteśmy jeszcze w pandemii koronawirusa i tutaj też musimy się chronić. Bardzo mocno was ściskam. Tęsknię za wami i chciałabym się z wami jak najszybciej zobaczyć. A teraz życzę wam dużo wypoczynku. Pozdrówcie swoich rodziców, podziękujcie im. No i mam nadzieję, że jest to też moment, aby podziękować wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły, że udało nam się dobrnąć do końca roku szkolnego, że wszystkie egzaminy maturalne i zawodowe przebiegają tak, jak przebiegają i w bezpiecznych warunkach, w najlepszych, jakie możemy dla was stworzyć. Ja trzymam jeszcze kciuki za wszystkich tych, którzy w najbliższym czasie będą przystępować do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. I mam jeszcze jedną prośbę. Rozpoczyna się rekrutacja. Rekrutacja do klas pierwszych. Macie wśród swoich znajomych pewnie młodszych kolegów. Myślę, że wy jesteście najlepszymi ambasadorami naszej szkoły, więc potraficie podać prawdziwe argumenty, dlaczego warto w tej szkole po prostu być i tworzyć z nami rodzinę Zespołu Szkół Technicznych nr 1 w Chorzowie. Jeszcze raz pozdrawiam, do zobaczenia, bądźcie bezpieczni, udanych wam.